Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Saturn, a przed wami kolejny odcinek z serii The Sims 3. Tak więc od ostatniego razu w końcu zająłem się tym, żeby Leonardo wyglądał trochę bardziej jak człowiek. Odkryłem, że tutaj jest o wiele więcej ciuchów niż mi się wydawało. Tak, trochę się zdziwiłem przy niektórych. Ale dobrze, że były, to wziąłem. Miałem problem z tym, żeby mu wybrać fryzurę, jak zwykle. W tych Simsach nie ma żadnych fryzur, które byłyby ciekawe. To jest chore. Jest milion tych fryzur i żadna nie wygląda dobrze i odpowiednio, tak jak powinna. Dobra. Ty, mój drogi, musisz wypić sobie sok plazmowy. Tu znalazłem, że w ogrodzie nam pospadały kamulce. Różne dziwne takie. To sobie możemy je pozbierać. Tak, Juliusz niestety nie chce się za ciula wyprowadzić od nas z domu. I nie możemy nic z nim zrobić. Nie rozumiem czemu. Co ty tam znajdziesz ciekawego? A kwarc dymny wart 20 i co jeszcze? Szmaragd wart. Ale ty przecież masz tutaj rubiny. To co ty tam zapierdol opowiadasz, że coś ci brakuje? I chwila. Ty musisz się wyspać, ale... A weź udział w zawodach księgarni, aby... O, to jest całkiem niezłe, bo logika mi się przyda. Najpewniej, tak jak zwykle. Przestań nawiedzać mi moje cudne... Chwila, niech ja się skupię. Okazja. Możesz teraz? Między 12 a 17 w każdy dzień, okej. Okay. No, no tak, rachunki, nasze cudne. Ty, mój drogi, nie jesteś malarzem, więc ty tego robić nie będziesz. Sobie za to możesz co najwyżej pobadać alchemię, to ci się przyda. Ale tu widzę, już poziom całkiem porządny jest. Co ty możesz ciekawego robić sam na sobie, że się tak wyrażę? Lukrecja dzisiaj nie idzie do pracy, ale... Ale... Mamy fundusze w tragicznym stanie i charyzmę w sumie też. Aha, bo ty nie możesz wbić wyższego poziomu charyzmy. Zapomniałem. Czego ty potrzebujesz? Nowi przyjaciele wymagani. To zaznajom się z kimś. O, tu jest jakaś pancia znajoma. O, pogawędzimy sobie z tą pancią. Przyjaciółka? Tak? Jeszcze jeden. Myślę, że tu jest jeszcze ktoś taki. A to nasz syn. No, bardzo ciekawe, że się tak wyrażę, profilowe. No, dawaj. No, zaprzyjaźnij się ze mną. A, ona cały czas gadała z tamtą. Dobra, może być. Okej, czyli co, udało mi się to załatwić, to możemy się wziąć za charyzmę. Ale jak już zaczęła gadać, to niech gada. A czy my mamy przypadkiem, bo... Co to jest? Karmelowa czekolada? Aha, ona to schowała, dobrze. Sprzątaczka przynajmniej tutaj myśli. Bo poczekaj, najpierw użyj toalety i potem możemy lecieć. Tak więc Leonard, no dobra, w toalecie to my go podglądać nie będziemy. Ale zaraz wam pokażę, jak on wygląda. O, może. Tak, w toalecie go nie podglądamy, ale... Okej, okay, cenzura się skończyła. No teraz zasuwa, więc też nie. W każdym razie ubrałem mu taki płaszcz. Bo to nie moja wina, ale mi się wampiry kojarzył z taką dość sporą elegancją, więc nie mogłem go ubrać w takie byle szmatki. Okej, możesz to zjeść, to ci nie zaszkodzi. Chciałbym, żeby w końcu wbiła tą charyzmę. To już ostatni poziom, więc w sumie... Co wpływa na twoje rozwijanie umiejętności charyzmy, pomoże twojemu Simowi w rozwoju kariery? To już wiem... No, koleżanko, o co chodzi? Przecież już możesz. A nie, nowi przyjaciele ci są wymagani, tak? A, bo to był twój daleki... A nie, to jest daleki znajomy? Nie, to jest Leonardo. Mi chodziło o tamtego pana. Dobra, dzwoń. Tak. Dałeś sobie wszystko na zawodach, ale to nie wystarczyło do zajęcia pierwszego miejsca. W przyszłości postaraj się nieco poprawić swoją logikę przed udziałem w zawodach i popraw się... Pojaw się w lepszym nastroju. Nie rozumiem to. Przecież ja tam pojechałem po to, żeby zdobyć logikę. Tu mamy jakieś owady, możemy je złapać. Przydadzą nam się do eliksirów i co żeś tam... A, motyl pazia. Może być. Higiena. Weź kąpiel sobie. I chwila, niech ja się skupię. Momencik. Nie wiem, czy opłaca mi się zebrane
Znaleziony rumieni rodzaj kamień 14% już? Wow. I co z tą pańcią? Zaprzyjaźniłyście się? A, gdzie ona jest? Kto to był w ogóle? Nie, to była ta pańcia. No ej, głupia babo. A, nie ma go tutaj, tak? Bo ja potrzebuję... Kto to jest? Erika Wolf. Chat tu jest Erika Wolf. Do roboty. Uznałem też, że Leonardowi... to jest Leonard. Tak, dobrze. Myli mi się z Juliuszem cały czas. Już pewnie do końca życia będzie mi się mylić. Ale on musi troszkę poćwiczyć sobie. Ty miałaś czatować. A, nie to. Miałaś czatować z Erika Wolf. Ej. Boże, jak on mnie denerwuje. A czy tu można? Tu nie można czatować, to inaczej. Kontakty. Erika Wolf, pogawędka oczywiście. A, ona nie może rozmawiać, to o to chodzi. A ta? O, dobra. Leonardo zaczął ćwiczyć i dobrze. To mu się przyda. Co to jest? Czytać w myślach. I wybrać kartę. Nie, my idziemy w naukę, mój drogi. Ta sobie dalej tańcuje. Co stał twoją przyjaciółeczką? Możesz już zadzwonić do niej? O, możesz. To dobrze. Wiem, że dacie radę się zaprzyjaźnić. No dawaj. Jeszcze trochę Lukrecja. Jest, udało się. O, od razu charyzma jej się wbiła. Dusze towarzystwa, gawędziarz, urocza kompanka. To tylko kilka określeń, jakimi opisywana jest Lukrecja. W dzienniku... Okej, to wszystko rozumiem. Stała się mistrzynią Lukrecji, a on zaznajomił się ze sportem. Jak twoja kariera? Charyzma też na fula. Czyli teraz zostaje mi tylko zbieranie funduszy. Czyli coś, co też zajmie mi trochę sporo roboty. Pewnie funduszy też brakuje nam sporo. Słyszałem jakieś UFO. W sumie to gdyby tak... Uła. A, dobra. Teraz to ty musisz się wykąpać. Troszkę ci higiena spadła, ale co to za problem? Uprawiać jogging, tak? I trzeba się przestać. Tak się zastanawiam nad tym, jakby to załatwić. Czy Juliusz ma Jaki Juliusz? Leonardo. Mówiłem, że będziemy się mylić już do końca życia. Mówiłem. Trzeba sprzątnąć to, co się zepsuło. Te naleśniki są niesamowite. One stoją w tej lodówce chyba przez całą serię. O, przyszła nasza kochana Sylwuncia. Czemu wstałeś? Bo tylko duch, jesteś wampirem. Boisz się duchów. Wracając do tematu. A ona ugotowała tą zupę przed chwilą. Poza nagraniem. Tuż przed nagraniem jadałem, bo była głodna, a lodówka uznam, że jest prawie pusta, więc a niech coś ugotuje. I już się zdążyła zepsuć. Także ten. Powodzenia. Ile jest jeszcze tych naleśników tam? Dwa. To niedobrze. Troszkę bieda. Czym by się te... Jak ty w ogóle stoisz? Osobistość. Super przyjazny. Mają co najmniej 20 przyjaciół. Przyjaźń nigdy nie wygasa. To jest całkiem niezłe. O! Od razu zostają najlepszymi przyjaciółmi, ale to nieistotne. I żarty praktycznie zawsze śpiszą. Opowiedziałem dowcipy 21. No. To chyba trochę potrwa. Muszę po prostu pamiętać o tym, żeby opowiadać wszystkim kawały. I to się opłaci. Ale tak, zapłaciliśmy rachunek, a ja bym chciał, żebyś ty, moja droga, w końcu poszła do pracy i zarobiła dla mnie jakieś pieniądze. Urządź przyjęcie wy... Przestań tańczyć. Ona tak bardzo zawsze... Całe życie nic, tylko by tańczyła. A ja potrzebuję tak, żeby widzieć ludzi. O, może tutaj. Koszt wynajmu 200. Damy sobie radę. Oczywiście zbiórka na kampanię. Czas rozpoczęcia godzina. 16. I tak, przyjdzie do nas. Ta pani. Von Goodfellow się zestarzała.
W sumie on jest wróżkiem i on będzie. Oni są tacy, takim małżeństwem jak Lukrecja z Juliuszem. Jeden się zestarzeje i umrze, a drugi będzie młody i piękny przez bardzo, bardzo długi czas. A dobra, wiemy, że to wszyscy się znają, ci ludzie. Że się znają z Lukrecją. Ten zawsze mi daje dużo pieniędzy, więc on musi przyjść. I myślę, że. A jeszcze w sumie ta pancia też niech przyjdzie. A, jeszcze strój. Oczywiście swobodny. O 16. I to wszystko można załatwić już spokojnie. Sobie może w sumie trochę poćwiczyć. Bo w sumie nie wiem, czym innym mógłbym się zająć. Bo tak właściwie malowanie w sumie. A, to w sumie tam pół biedy, co ona będzie robić. Przez resztę życia. Ma tylko zarabiać pieniądze. Już patrzyłem tak, o, już jest tak blisko tego, żeby stać się dorosłą. A tutaj, a, dobra, super. To będzie żyła jeszcze swoje długo. Ten to w ogóle. No tak, więc sezon The Sims 3 będzie trwał i trwał, bo tak mam w planach, żeby się skończył, jak oni umrą. Aż wyginie nasze dwa pierwsze pokolenia. Tak, dwa pierwsze, bo Lukrecja nie wiem, czy będzie miała jeszcze jakieś dzieci, a jeśli będzie jakieś miała, to na pewno nie z Juliuszem, czyli nie będzie się liczyć jako ta część rodziny. Juliusz, błagam cię, możesz opuścić ten dom? Przestań go nawiedzać. Może macie jakieś sposoby, żeby duchy przestały odwiedzać dom? Żeby w końcu spoczęły sobie w pokoju? Tak, już to widzę, że on sobie zniknie. Raz na całe życie. Towarzystwa mu strasznie brakuje w sumie. A jak twoje kontakty z Davidem Musk... Aha, gdzie jest... David, tak, fascynujące. Ale z Pip Goodfellowem w sumie. A możesz sobie pogadać. W sumie, Juliusz... To jest Leonardo, mózgu, proszę cię, naucz się w końcu tego. Juliusz tu nawiedza nam kanapy co chwilę. Możesz sobie w sumie pogadać też z matką. O, opowiedz dowcip. A tak, matka teraz będzie szaleć z dowcipami cały czas. Fanka nadnaturalnych. O, proszę. Nawet nie wiedziałem, że ona jest fanką. Chwal ciężką... Ciekawe, gdzie on pracuje, że tak masz mu chwalić tą ciężką pracę. W sumie dobrze by było, żeby on się zaprzyjaźnił z własną matką. A i ona z nim. Przemawiaj porywając. Tak na początek bez szału. Żeby się przypadkiem nie przemęczyła. Szczególnie, że zaraz jest impreza. O, co to? Stać się wam... Moja droga, ty wampirem nie będziesz. Ty, moja droga, masz pozostać wróżkiem. Do końca swoich dni. Przemówiła. O, zaprzyjaźniła się z wampirem. Bycie kujonem polega na wygrywaniu dzięki zdobytej wiedzy. Jak tam twoje kontakty? Towarzystwo ci się A, na fula. Ale w sumie, wiesz co? Idź, albo nie. Idź na basen z... Nie z Lukrecją, błagam was. Z nim idź. Albo nie z nim. Idź, a ty w sumie nie znasz żadnych kobitek. Tu jest jakaś pancia, ale to... Wydaje się stara. To nie. Dobra, to idź z nim. Umów się. Tak, dobrze. Trafiłem w to, co miałem trafić. A ty, moja... Jezu, ta całe życie chciałaby tylko tańczyć. Czy ty możesz się w końcu uspokoić? Wyłącz to jeszcze. Bo najpewniej zostawisz włączone. Co ty możesz... Taniec połamanie, zwykły taniec. Aha, to wróżki tak uwielbiają tańczyć. To dlatego ona jest taka niewyżyta. W tej kwestii. Czy ty możesz tam pływać? Możesz. Czy ja mogę ci zobaczyć na tym basenie? Mogę zajrzeć na ten basen? Dlaczego ja nic o tym nie wiedziałem? Tyle czasu myślałem, że mogę tylko... A ja w sumie tu byłem kiedyś. To jest ten super... Co to za człowiek? Kirkwang. A ta pancia? A widzę, że tacy zsynchronizowane pływanie. A gdzie jest Pip? Gdzie jest Pip niby? Tu jest! Matko, nie zauważyłem go. No weź tutaj, tak.
Lukrecja, park osobliwy. A co? To jest osobliwy park? A faktycznie myślę, że to jest park centralny zawsze. Ale ja nigdy nie uważam na to, że czytam. Chwila. A to ty? Nie, to Pip. Dobra, możecie się pobawić. A chwila, on tu urządzał sobie zawody z tym człowieczkiem. Okej, dobra. To my przechodzimy do Lukrecji. A nie, to też jakaś stara baba. To nie, to inaczej. Dobra. A wy sobie tutaj możecie pogadać plotki, jakieś pogawędka, pochwal sprytnie. Nie, o to mi chodziło. Specjalny wampir. A, pa. Nie, dobra, odpuśćmy. Nie, flirciarza odpuśćmy też. Geniusz. Ożywiona rozmowa. A w sumie, czy on jest sim? Chociaż w sumie to ma żonę chyba. A spytaj o kierunek studiów. Dobra, myślę, że tyle na chwilę obecną nam wystarczy. Przechodzimy do Lukrecji, która dopiero jedzie. Gdzie ty jedziesz, moja droga? Nie no, jedzie do parku dopiero? Przecież kazałem jej tam pojechać 4 godziny temu. Czy to jest jedna z tych pań, które... Nie, to nie jest pancia, którą zaprosiłem. W sumie kogo ja zaprosiłem i skąd mam wiedzieć, kto to był? To? Nie. Ale zabawa, wszystkim podobało się wyjście i chętnie znów wyjdą. Chyba pójdę sobie za nim. Byłeś tylko ty z nim. Błagam cię, człowieku. O, kto tutaj zajechał tą furką? A, chyba ją znam. Chyba ją nawet... O, jest Fawn Goodfellow. Aha. W sumie załatwmy to tak klasycznie. Pogawędka. Ploteczki i poproś o dotację. O, jest też ta pancia. To też. A my tak... Skąd tu się wziął Pip? Zaprosiła go też? Może to dlatego musiał wyjść? Ja czekam, aż przyjdzie. Jak on się tam zwał? Kto to? Czemu już się ktoś w niej zakochał? A to ten wspaniały wróżek. Ten wróżek jest... Czemu ty chcesz się całować z tą babą? Ty masz jakieś dziwne potrzeby. Dobra, to sobie można. Ktoś mi wpłacił pieniądze? Ktoś wpłacił coś? O, dostała. 6300. Pip, gdzie jest Pip? Gdzie jest Pip Goodfellow? Tu są wszyscy w sumie. Czy ty możesz sobie w końcu podejść tutaj, moja droga? No. Jezu, ona to też jest taka, że... Okej, pogawędka. O, możesz ponarzekać na gry wideo. On jest kujonem, więc pewnie lubi. A to już poprosi. Gdzie jest nasz cudowny szef? Ty zaraz, a czy on w ogóle jest jeszcze... Nie, ta gdzie, ta on już nie jest naszym szefem od lat. Aktualnie naszym szefem jest... Ja jestem swoim szefem, przecież nie mam nikogo nad sobą. Ale w sumie miło jest nazywać go szefem. Co robi Juliusz w tym czasie? Aha, pływa. I zaznajamia się z nowymi ludźmi, tak? Okej, w sumie nie ma problemu. No to wracamy do Lukrecji, która załatwi sobie grube pieniądze na swoją kampanię. Jestem tylko ciekaw. O, ale mało. Ale żal. Dobra, ale no przecież jakby spotkała tylko. O, ale tu jest Erika Wolf. Ona też zawsze daje sporo pieniędzy. Ona też jest całkiem. Więc możemy poprosić ją o dotację. Z nią też mamy nie najgorsze kontakty, więc pewnie sypnie groszem. Zobaczymy ile. Jej mąż zazwyczaj spał 10 tysięcy i ona też 10 tysięcy.
Zawsze tak jest. Ona jest bardzo miłą kobietką. Czy ty możesz zrobić piknik? O, tu jest jakiś piknik. To weź talerz. Kto się teleportuje do budki telefonicznej? To nie Harry Potter. No bierz talerz, bo głodnaś. Czy to jest... Tu jest! Jezu, tutaj stoi. Jezu, myślałem, że oni się pocałowali. Ale co to tam? Wilkołak w końcu. No to gdzie mamy poproś o dotację? Tutaj. Co to jest? Dlaczego zjadłaś jabłko zatrute? Głupiaś, babo? O, tu jest Felicity jeszcze. O, powiedz dowcip. Pogawędka. Poproś... Nie o szkicowanie, tylko dotację. Przestań jeść! Urządziła piknik, jej! Daj pieniądze. 10 tysięcy, pięknie. Daj pieniądze, pieniądze, pieniądze. A jasne, czemu nie? Ile dała pieniędzy? Nie dała mi nic? Żal. Dobra, jaki rozkwit. Dobra, ale ja myślę, że nam tyle wystarczy, bo troszkę nie ten. Troszkę jednak ich humor jej się zepsuł. Dobra, to wracamy do domu. Czy... Jest, jest Leonardo w domu, już dotarł. Ona nie jest głodna, jest wszystko spoko. Impreza była epicka, z niesamowitym rozmachem. Prawie tak samo jak jest napisane. I dostała 30 tysięcy. Bardzo dobrze, fundusze jej się teraz zgadzają. Ty idziesz już dzisiaj do pracy? Nie. A, bo jest... tak, idziesz, dobra. Można powiedzieć, że idzie. W sumie jest prawie. Niech ktoś przestanie włączać to ustrojstwo. Skorzystaj już z tej toalety, jak już tu przyszłaś. Jak już przyszłaś, a trochę ci brakuje tego pęcherza, to skorzystaj. Sprawdzę, która godzina, bo dzisiaj nie chciałbym przesadzać. Chcę, żeby odcinek trwał tylko około pół godziny, bo nie mam zbyt wiele czasu. I tak, zastanawiam się, czy by może wybrać już... Aha, chwila, ja chciałem ich wysłać na studia. Ja to jednak mam głowę już tragiczną. Nie wiem, ja mam dziury w mózgu chyba. W każdym razie w tej części, w której się mieści, która jest odpowiedzialna za pamięć, bo to jest u mnie jakaś tragedia. I za koncentrację, to też. To też jest jakaś porażka w moim przypadku. Więc chwila, niech ja się skupię. Skupienie i bierzemy sok plazmowy. Chcę, żeby Lucrecja poszła raz do pracy, bo jak pójdzie raz do pracy, to pewnie zarobi wystarczająco dużo pieniędzy, żebyśmy zostali tym partnerem. I w końcu się skończy męka z tym ustrojstwem. Co ona robi? On to jednak ma pomysły czasami takie, że dajcie... Że klękajcie narody. A ty musisz się nauczyć gotować, mój drogi. To ci się przyda. To ci się bardzo przyda. A dobra, już nie jedz, jest sobie w pracy. Idź do pracy, moja droga. Tam jest limuzyna. Pani przywódczynią naszego wolnego świata. Świat pani potrzebuje! No. A, to nawracanie. Co tam, że limuzyna? Nawrócimy sobie tak szost pras. I jedziemy. Nie, w sumie może być biznes jak zwykle. Aha, ty się uczysz gotować. Bardzo dobrze. Opanował podstawy. Normalne, możesz to schować do lodówki i zjeść resztki. A w sumie ty nie jesteś głodny. Schowajmy to do lodówki. A chwilę, chcę tylko zobaczyć jedną rzecz. A, nie mogę. Nie, jest tutaj. A nie, w sumie Lukrecja zrobiła te naleśniki. Szaleństwo, byłem pewny, że Juliusz. Znaleźć jakiś kamulec, znaleźć pracę. To jest dość... Aha, nie, wybrać karierę biznesa, to nie. To cofam. To cofam to, co powiedziałem. Badaj alchemię, oczywiście. To ci się przyda. W twoich umiejętnościach alchemia. Rośnie, ale jeszcze sporo ci brakuje. Szkoda, że nie mogę tego zrobić tak samo, jak się robi w Sims średniowieczu, żeby wziąć tutaj taki pasek i przesunąć go w ten. To by było takie wygodne. Dobra, ale niech mi się... Co my tu mamy? Przenieść dokumenty do bazy wojskowej przy... O!
Bardzo dobrze. Przynieś tajne znalezisko. Do czwartku 22. A, to spokojnie. Jak tam twoja praca? Powoli. Ale kiedyś sobie dasz radę. Twoja praca jest skończona. Ty dostałeś 2050. Stać... Kurde, nie stać nas. A mnie oszukali. Czemu tu cały czas są ikony tego, jakby oni mieli latać na miotle? Wojsko skrewiło, ale ty ukręciłaś łeb sprawie za pomocą niszczarki dokumentów. Dla dobra publicznego oczywiście. Chociaż ta akcja nigdy nie będzie zapisana, twoja podwyżka jasno wyraża udzieloną pomoc. Podwyżka w wysokości 33 simolony za godzinę. Wow. To jest porządna podwyżka. Bo zazwyczaj dostawała tylko 2. A Brady McDuff. Nie wiem, w sumie ostatnio szalał na mieście. To może dzisiaj sobie odpuścimy. Ona ma wolne jutro. Tak. Tak sobie właśnie uświadomiłem, że przez ten fakt, że ona co chwilę ma wolne, to nie dość, że ja się będę musiał nią zajmować przez ten cały czas, to na dodatek jeszcze ona nie będzie przynosiła pieniędzy do domu. To jest koszmar. To jest prawdziwy... O, Pipku Twelu chcę pogadać. Tak, gadajcie sobie do skutku. W sumie będzie mogła przynajmniej organizować co chwilę imprezy na zbiórkę pieniędzy. Ale co poza tym będzie mogła robić, to ja nie wiem. Może by się nauczyła grać na gitarze. Nauczy się grać na gitarze, to zacznie zarabiać na napiwkach. To jest dobry pomysł. Temu ta alchemia idzie jak krew z nosa. Może zrobienie tego alchemicznego specyfiku by pomogło. Ale go nie zrobię. Rozwiąż nierozwiązywalne. No dobra, ale ja myślę, że ja się będę z wami żegnał. A powiecie co? Widzę, to jest. Nie o to chodziło. Potemi test umiejętności uniwersytetu. Ale ty w sumie też możesz, moja droga, podjąć teścik. Ty masz tutaj inny zestaw. Lunatyczne uderzenie. To chyba on chce w nią pacnąć, tak? Tak. Dobra. 1916 z 2400. Wow. Wybitny człowiek. Wybitna nagroda technologiczna i naukowa. Nauka i medycyna. Sprawdźmy to. Czy ja jestem w stanie to jakoś... O, jest. Może umiejętności wękarstwo, ogrodnictwo, nauka i alchemia. Lekarz i naukowiec, a tutaj stróż prawa. Nie rozumiem, co ma technologia do stróża prawa i wojskowego. To znaczy, może gdzieś tam troszkę tak, ale... Dajcie spokój, bez przesady. No, ale w sumie te dwie rzeczy już nam się wyrównały, więc... No w sumie ma logikę na poziomie 7 i alchemię też na poziomie 7. Otrzyma kwotę 2500 simoleonów za semestr. Wow. To jedziemy na studia. Mhm. Podaje się tak szybko, rada uczelniana nie będzie zadowolona, słysząc o niepowodzeniu Simalony. Czemu ona go... No co wy robicie? Matka. Matka, co oni robią? Nie rozumiem. Zapisz... A, poczekajmy jeszcze, aż Lukrecja to zrobi. Co to jest? Pokorzenie. Aha, no tak. Zobaczmy, jak Lukrecja sobie radzi. Sztuki piękne, 400 z 400. Komunikacja taka słaba? Naprawdę. Dziennikarz, polityk i wróżbita. Pisanie, fotografowanie. Do komunikacji jest potrzebne pisanie i fotografowanie? A do tego? Chyba mi nie powiecie, że w biznesie jest potrzebna charyzma. Ja nie rozumiem tych studiów. Nie rozumiem w ogóle tych studiów, które oni tam robią. Jakie to my... Dobra, ale zapisujemy się na te studia. Zapiszmy się na studia. Mhm. Daydream Ivy. Pożegnała się z życiem. Oboje lecicie na studia. Syn dostaje o wiele więcej, ale co tam. Ty robisz w nauce i medycynie. Tak? Tak. Robisz w nauce i medycynie. Może w sumie na 2 tygodnie? Pomoc finansowa i tak zawsze jest wyższa.
W sumie całkowite czesne jest wyższe, im czesne jest im krócej, co? Kto to liczył? Polećmy na razie na tydzień. Ona poleci oczywiście na komunikację. Nie rozumiem o co chodzi. Lecimy na jeden semestr, czyli na tydzień. No, niech oni się tutaj wybiorą do miasta. Dostali pieniądze! Szybko! Kupujemy! Gdzie to jest? Tu jest nasz park. A nam będzie posiadłość. Choć z drugiej strony, jeśli ja ją teraz kupię, to będę troszkę... Ale stracę to wszystko, jeśli ja tam pojadę. O ile dobrze pamiętam... Tak, to kupmy to najpierw. A ja nie mogę tego nabyć w ten sposób. Kurde. A nie. Patrzcie na to, wszystko jest w porządku. No, ale w tym momencie my sobie zakończymy ten odcinek. Następny oczywiście rozpoczniemy klasycznie już na studiach. Po raz pierwszy dwoma simami naraz. Chyba się to jeszcze nie zdarzyło do tej pory. Nie przypominam sobie, żeby Juliusz był kiedyś z Lukrecją naraz na studiach. No więc co, ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że wam się podobało, tak więc lajkujcie, komentujcie i cześć, do usłyszenia w kolejnym odcinku.